Aby prawidłowo kupić pierwszą lornetkę do obserwacji ptaków, przede wszystkim powinniśmy wiedzieć kilka podstawowych rzeczy. Obecnie na rynku mamy dwa podstawowe typy lornetek, które doskonale się nadają do obserwacji ptaków. Pierwszy z nich to lornetka klasyczna, poroprizmatyczna. Charakterystyczne dla niej jest to, że okular, obiektyw tutaj nie znajduje się w jednej linii z, okularem. Natomiast drugim typem jest lornetka dachopryzmatyczna, gdzie obiektyw znajduje się w jednej linii z okularem. Co to dla nas znaczy? Generalnie lornetki poroprizmatyczne są większe i cięższe, natomiast dachopryzmatyczne są lżejsze. Czym się różnią w środku? Przede wszystkim ułożeniem pryzmatów. Ułożenie poroprizmatyczne jest mniej kłopotliwe dla producenta, wymaga mniejszej dokładności i doskonałości, aby uzyskać bardzo dobry efekt końcowy. Natomiast w przypadku lornetki dachopryzmatycznej ten producent musi się naprawdę dobrze wysilić, żeby było wszystko idealnie, precyzyjnie złożone, gdyż w przeciwnym razie ta lornetka nie będzie działać. I tu mamy zasadę coś za coś. Lornetka dachopryzmatyczna jest mniejsza, często wygodniejsza, bardziej kompaktowa, no ale na pewno będzie więcej kosztować niż lornetka poroprizmatyczna klasyczna. Jeśli chodzi o ptaki, to im tak naprawdę wszystko jedno, jakimi lornetkami będziemy patrzeć. Jedne i drugie lornetki dają dobrą jakość obrazu. Różnica będzie oczywiście w cenie, ale o cenach nie zamierzam tutaj dyskutować. Jakie cechy powinna mieć lornetka, którą mamy wybierać, jeśli chodzi o lornetkę do obserwacji ptaków? Przede wszystkim powiększenie. Jakie powiększenie standardowo się używa? No to przede wszystkim są to dziesiątki, czyli powiększenie 10 razy to jest taka typowa lornetka dla ornitologów. Drugą miarą, którą mamy podaną na lornetce, to jest 10 razy jakaś konkretna wartość. Ta druga wartość, czyli najczęściej to 42, 50, to są wartości średnicy obiektywu zewnętrznej, czyli średnicy tej o tutaj. To nam mówi, jak jasna będzie ta lornetka. Jeśli chodzi o standard obecnie najczęściej spotykanych lornetek dachopryzmatycznych, to jest 10x42. Najczęściej są używane, natomiast poroprizmatyczne to jest 10x50. I to są lornetki, które spokojnie wystarczą do większości obserwacji ptaków. Większe przybliżenie, szczerze powiedziawszy, zbytnio nie ma sensu w przypadku lornetek, gdyż lornetka trzymana oburącz i tak będzie drżeć. Zatem przy większych przybliżeniach, przy większych powiększeniach cały obraz będzie nam latał i będzie nam psuł po prostu tą obserwację. Inne cechy, jakie powinna spełniać, posiadać taka lornetka dla ornitologa. Dobrze, żeby była wodoodporna, to jest super sprawa, zwłaszcza, że często bywamy w terenie w różnej pogodzie i przeciekające lornetki, do których się woda dostaje do środka, to jest dodatkowy kłopot, gdyż tak naprawdę powinien ją czyścić i osuszać specjalista, a nie my sami w domu, gdyż w przeciwnym razie grozi to uszkodzeniem lornetki. Inna ważna cecha lornetek to powinna móc wyostrzyć z jak najmniejszej odległości. Generalnie przyjmuje się, dobre lornetki zaczynają ostrzyć od 2 do 3 metrów od obserwatora, już powinny być w stanie wyostrzyć obraz i wtedy taka lornetka jest ok. Inną cechą ważną jest to podczas ostrzenia, czyli podczas kręcenia tym tutaj pokrętłem ostrości, żeby stosunkowo szybko można było tą ostrość znaleźć. Są lornetki, które mają fajną optykę, natomiast wyostrzenie zajmuje ogromnej ilości czasu, jeśli chodzi o kręcenie w prawo, w lewo, żeby tą ostrość znaleźć. Takie lornetki też nie są najlepsze. To powinno chodzić tak, że mały ruch palcem pozwala nam na stosunkowo szybkie znalezienie punktu ostrości. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o lornetki. To, czy wybierzemy dachopryzmatyczną, czy poroprizmatyczną, zupełnie zależy tak naprawdę od naszego widzimisię oraz zasobności portfela. Generalnie jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to z czego są wykonane pryzmaty i soczewki. Soczewki bezwzględnie muszą być szklane, na pewno nie plastikowe. I z pewnością najlepsze są tak zwane pryzmaty BAK 4, a nie BAK 7, które są po prostu gorszej jakości. Czego nie kupować, jeśli chodzi o lornetki? Nie kupujmy najtańszych lornetek z bazaru, dlatego że z reguły, nawet jeśli są one dosyć fajne, się wydają pod kątem optyki, to i tak są one bardzo delikatne i często ulegają awariom.
nie kupujmy lornetek z jakimś zoomem. Zoom jest niepotrzebny w lornetce. To jest gadżet, kolejny gadżet, który niezależnie od jakiej firmy lornetkę będziemy mieć, jest kolejny gadżet, który może się łatwo zepsuć. A unikajmy tego, co się psuje. I absolutnie, absolutnie odradzam kupowanie jakichkolwiek lornetek z takimi bajerami jak autofokus. Autofokus będzie wyostrzał tam, gdzie akurat będzie miał najwygodniej wyostrzyć, a niekoniecznie na ptaku, którego chcemy obserwować. I naprawdę będziemy się nieźle denerwować tym, że patrzymy na ptaka, ale ostrość mamy 4 metry dalej na jakiejś gałęzi, a na samym ptaku nie, nie możemy go dokładnie obejrzeć. Jeśli chodzi o lornetki z kamerami, a już takie bajery też są, to możemy to potraktować jako taki gadżet, ale nie do obserwacji ptaków, ale bardziej do filmowania tych ptaków. Generalnie osobiście polecam kupić sobie osobno lornetkę do obserwacji, osobno kamerę do filmowania ptaków. I w tym momencie chciałem zakończyć swoją wypowiedź na temat lornetek. Zapraszam na inne filmy i do zobaczenia. Kiedyś, cześć.